Burger, co ty taki nie w sosie? Od razu lepiej. Żartowałem, przestań! Dzięki Chandlu za otworzenie mi drogi do jakiegoś chyba gęstego lasu. O właśnie, lukrowany las. O tym lesie już słyszeliśmy wielokrotnie i o tym, jakie potwory tutaj znajdziemy. Dostaliśmy sobie mapę z sugerowanym miejscem, gdzie Liz mogła zaginąć. Pszczółki? Faktycznie, miłki, miodowe pszczoły i tyle. Nie ma w tym chyba żadnego zaskoczenia. Słyszałem, że miodu używa się niekiedy jako leku. Jest tak zdrowy. No spoko, jak jest złapar. Kto tu jeszcze biega? Kto tu? Nie, miodowa miaś, to mnie interesuje. Ten jakiś szybki. Oreo, ciasteczko. Tak szybki, że nie da się go złapać. Musi być jakiś sposób, żeby się potknął. I polubił nas chyba. Uwielbia nas. Jak zrobić, że się potknie? Możesz się potknąć o to? I tyle. Nie, nieważne, nie tyle. I tyle! Dokładnie tyle! Sprytny jestem, nie? Tak? Trochę? Taka miniaturowa tutaj maszyna Ruba Goldberga. Czy coś w tym stylu? No może nie przesadzajmy, ale było to całkiem fajne. Mamy miód tutaj wyrastający na... A nie, nieważne, masło orzechowe, które przyznam bardzo lubię. Jak byłem mały, zawsze Nutella, fantastyczna, masło orzechowe, tak się nie da jeść. Teraz Nutelli po prostu nie mogę włożyć do ust, jest to zbyt słodkie. To masło orzechowe jest bardzo takie... Tyle? Hello, ja tu tak stoję, próbuję robić swoje, aż tu nagle się coś wielkiego stało. Coś stało, coś wybuchło. Coś właśnie wybuchło. Coś właśnie wybuchło tutaj. Wybuchło tutaj. Nie rozumiem. Nagle przestałem widzieć cokolwiek. Pszczoły tutaj spadły z nieba. Nie rozumiem. Ciebie złapałem tak jak chciałem, ale gdy ustawiałem sobie to wszystko, nagle... się zadziało coś. Nie rozumiem. Hej, ślimak, co tam? No poczytajmy sobie o tobie. Ty jesteś lukierniczek, bardzo powolny i niezwykle lepki. Lubi przebywać w niedostępnych miejscach. Uwielbia czekoladę. Te tu mają tak za 3 miliony kalorii, mordeczko. Co ta porcja węgli? Okej, czadze. Taktyka oczywista to użycie czekolady i zaprowadzenie go tutaj. Ja jednak wolę korzystać z mniej konwencjonalnych sposobów. Mam ciebie. Ta wyrzutnia połączona z pułapką jest bardzo satysfakcjonująca w używaniu, jako że wymaga właśnie timingu później, żeby złapać jakiegoś snacksa. Fajnie się to wykonuje. Połap więcej tego masła. Mimo że jeszcze nie znaleźliśmy nikogo zainteresowanego tym. Sos chodzi na patyczkach. Jest złożony po prostu z takich dwóch śmietankowych lodów, czy bardziej na tej końce fioletowych, na tej końce fioletowej. Teraz zamraża wszystko, czego dotknie. Musi być jakiś sposób na to, aby roztopić jego lodowaty pancerz. Coś gorącego muszę ci załatwić. Ciekawe, bo jak na razie tak po prostu nic z tobą nie zrobię. Zamrażasz mnie? Uwolnij się kilka razy. Okej, na razie tutaj mamy parę dziurek. Złap pułapkę w jednym miejscu, zobaczmy, kto ze środka wyjdzie. To w środku? Pusto, więc na razie z tobą nic nie zrobię, zwiedzajmy resztę tej planszy. Plama z pianek pojawiały się tylko i wyłącznie w nocy. Zanim skończymy tą lokację eksplorować, to na pewno się pojawią. Kolejny ciachun, na szczęście już jednego takiego mamy. Chociaż łapanie go jest na tyle fajne, że z chęcią dorwę sobie kolejnego. Kuki. Takie coś. Co to w ogóle za znaczek celownika? No ja tutaj po prostu zaproszę tego lodzika. Wydaje się móc szarżować w różne rzeczy. Popsicle. Zamrozisz wodę? Boisz się wody? Biegniesz? Zmęczyłeś się? Co się dzieje? Biegniesz? Chodź. Możesz tutaj w to walnąć? Dzięki. Mi się po drodze obrywało, ale mamy teraz dostęp do jaskini z orzechami laskowymi po prostu. Co jeszcze? Tutaj pszczoły latają, kolejna taka grupka. Wyskocznia? Fajnie, to po prostu sobie leży tutaj. Na razie nie widzę, żebym cokolwiek pomijał tam na dole, chociaż. Piłka do koszykówki? Piłka Chandlos. Że co? Piłka co? Piłka to. A, piłka. Będziemy musieli mu odzyskać ją? Tak bym zgadywał. Tam jakaś wieża. Kolejno, co to? Co tu będziemy robić? Ślimak? Też piłka następna. Wszędzie te piłki w ogóle leżą. Wygląda jak takie pole treningowe do jakiegoś nowego narzędzia. Jestem ciekaw, co możemy dostać sobie od Chada. Tutaj, jaskinia w dół. Jest ktoś, kto ma ochotę przyszarżować. Spróbujmy tutaj przysnajpić sobie kolejnego ciastka. Prosto w pułapkę. Zmień się na nią. Złapane. Coś tak pusto, jeśli chodzi o backsnacksy. Wszędzie te ciastka biegają. Czasem gdzieś pszczoły. Tutaj jeden z moich ulubionych, który widziałem na trailerach. Pączynka. Lubi wspinać się na wysokie obiekty. Może któryś z sosów przekona ją, żeby zeszła na ziemię. Lubi i czekoladę, i masło orzechowe.
trzymaj. Zaraz, co? Ignoruję to jak na razie. Nie w taki sposób mam to robić? Gdzie mnie wyskocznie zabierze? Na samą górę! Jest tu coś! Wielka kusza z przystawkami? Ale jest to zamknięte całkowicie. Jesteś, Pączek, pode mną. Co jeśli zrzucę ci pułapkę na głowę, Pączek? Nic? Ej, uciekł! Potoczył się gdzieś daleko! Udało mi się go przestraszyć. Teraz musimy wykombinować sposób, żeby go złapać. Jest kolejny lodzik, więc tam Pączek niech robi swoje. My przyszarżujmy i spróbujmy sobie otworzyć kolejne przejście. Pa, 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 popsicle! O, czy się ma Pączek? Wracasz na górę, wracasz na górę. Chodź, 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 chodź do mnie. Nie mów, że się boisz tutaj zejść na... Biegniemy, schodzimy, oczywiście, że tak. I... rozwalasz to? Nie rozwalił, nie rozwalił, jakoś musimy go jeszcze wykiwać tutaj. Yo, 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 yo. Rozwaliłeś to? Rozwaliłeś to, super, 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 o to mi chodziło. I było to absolutnie na nic, bo tutaj równie dobrze mogłem z drugiej strony przyjść. Mam pomysł, mam pomysł. Dobra, mam tutaj super, absolutnie przekombinowany sposób na złapanie Pączka. Stałem wyskocznie, celuje ona w to miejsce. Tutaj zostałem pułapkę otwartą. Następnie ja lecę na wieżę. Z góry zrzucam truskawę, mając nadzieję, że przestraszy Pączka. I teraz strzelam nim we pułapkę i prosto w pułapkę przylatuje Pączynka. Czy to nie było piękne? Mi się podobało. Ja celowo to przekombinowałem najbardziej jak się dało, bo sorry, dla mnie to daje największą satysfakcję zrobienie czegoś w taki jak najbardziej dziwny sposób. Od razu zbliża się też wieczór, więc postarajmy się dozbierać wszystkie backsnacksy, jakie są tylko możliwe. O, 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 dobrze się składa. Jest ognisty kolega. Skwierlik czekoladowy. Ten backsnacks płonie, dosłownie. Trochę wody lub lodu pewnie by go ugasiło. Okej, okay. Co ty uwielbiasz? Czekoladę. Wyciągam czekoladę. Strzelam czekoladu, strzelam czekoladów tutaj. Ty przestajesz mrozić. Ty przestajesz płonąć. Piękne kombo. Dwóch naraz w taki fajny sposób udało się zgarnąć. I prawie wszystko. Tutaj jest jakaś chatka, Chandlo. Tam coś się gotuje, jakieś jacuzzi sobie wykombinowali. Can you believe that? Can you believe we have a jacuzzi? Koleś, otrzep się ode mnie, otrzep się ode mnie, otrzep się ode mnie. Ja tu jestem zainteresowany wrzuceniem kuli do dziury. Okej, okay. Lecisz, 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 lecisz. I zobaczmy, gdzie tutaj strabi nasz poleci. Na razie omijam to wszystko, zobaczymy, czy jakieś nowe backstaksy wyskoczyły. Ja, 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 ja. Faktycznie jest tutaj królowa backstaksów w lesie. Okej. Wielki potwór nagle wyskoczył tutaj w lesie. Yo! Tak nawet nie wiem, co myśleć, co powiedzieć o tym. Tutaj truskawek poleciał. Muzyczka się fajna pojawiła. O, o, o! Zniknął! Zniknął mi! Czy to jest fair? Był i go nie ma. Chodźmy więc tutaj kontynuować fabułę. Zobaczymy, co Chandlo robi. Snorpy! Snorpy! Bro, Snorpy, get out here! Brochu. I'm sorry, Chandlo, I'm not coming outside. I'm this close to finishing my next invention. Return to your lifting in peace. Wynalazca? We talked about this, bro. Od niego dostaniemy jakieś fajne narzędzia. At least one hour a day. I ta tablica teorii spiskowych za nim. It's what I'll get is the attention of the Grumpinati. Grumpinati. There's nobody out here but us, bro. No właśnie, jest tu coś wielkiego poza wami. Właśnie widziałem go. Koszmar z lasu. Bro, if you're not coming outside, I'm bringing the outside to you! No, what? You cannot lift my entire house! Podniesiesz jego dom? I'ma lift your crib, dog! Nice. Do not lift my crib, Chandlo! I have delicate instruments in here and... Lift in your crib, dog! Przestań, lepsą moje narzędzia! Przyszłe. I wychodzi. There, I'm out in the fresh air. Już ma zaślimaczoną nogę. That's right, bro. Bratku. I wraca. Dobra, co tam? Whoa, it's you, bro. How's that sweet mountain air treating you, bro? Przyjemne tu jest, z wyjątkiem momentu, gdy wyskakują na ciebie koszmarne potwory i ten oddech tracisz. I'm Chandlo Funkbun. Przy okazji serce ci staje. Wisdom and lifting. I got the full package. You feel me? Czego ty chcesz, żebyś wrócił? I mean, I like being in town, but... It gives Snorpy mad anxiety. Więc najpierw Snorpiego namówimy, potem ty z nim pójdziesz? Na to wychodzi. Fajnie. Hej, 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 jest tablica Grumpy... Przesuń się. Grumpinati. Nienaturalne. Dlaczego? Fabryka snacksów?
jakieś... Ej, serio? Wow, to jest ciekawe. Wielka wyspa, tunel, daleko pod ziemię, gdzie jest fabryka. Jakby ta teoria się sprawdziła, to by się naprawdę zrobiło interesująco. Fale radiowe? Chcę uwierzyć, ten klasyczny plakat. Ślimek, płas, ore. Wow, nobody suspects a thing. Nawiązanie do Octodada. Mainstreamowa popowa muzyka. Nawiązanie do Octodada to ja bardzo szanuję. Do wody, jakiś cień z tyłu. Coś mi opowiesz o tym? Hej, hej, Chandlo mnie przysłał. Oh, he did he? My poor sweet Chandlo has always been too trusting. What is your business with me? Chcę, żebyś wrócił do wioski. I'm not disinterested, but you're still a suspicious individual. Wszystkich podejrzewasz. I propose a test. Here, take my newest invention. Haczyk! The snack grappler. Haczyk! Masz snack co chwytek. Dawaj, przedostatniej z naszych narzędzi. I teraz Chandlo gdzieś nas prowadzi. No tak, jest ta. Cała lokacja treningowa. Co tu będziemy kombinować? Ślimak? W piłkę mogę strzelić, złapać ją i teraz rzucać. Mogę złapać ślimaka? Nie, ale piłki jak najbardziej. Zasięg ma to ogromny. Trzymaj, już twoją misję wykonałem chyba. Auć. Check it out. My own personal dunk zone. Dunk zone. Problem is, I lost my Już si jedną odzyskałem. Ile ich jest? 3. Tutaj chcesz? Zaraz zrobimy. Wsadzik. 1. Nieważne, tego nie było. Złapałem zanim dotknęła ziemi. Druga była na koszu po prostu zaczepiona. Odbijmy od tarczy. Jest. I trzecia w skoku złapana. Pięknie. Z jak najdalszej odległości możemy. Zaraz. Płać tutaj wyskocznie. Hej piłko. Lecisz tutaj. I z daleka. Poleci. Poleciała prosto. Zaimponowałem ci. Ja myślę. That grapple thing is awesome. Aha. Check it out. There's a cinesnail right over there. Ślimek teraz. Spróbujmy teraz ustawić sobie wyrzutnie. Strzelić w ciebie. Yo. I teraz łapię za to i mamy ślimaka. Ładny zestaw tutaj mamy w ekwipunku. Zacznijmy od zrobienia ci nóg stóp z Oreo. Są niesamowicie nudne. Oreo ma dużo większy potencjał na stopy. To zdanie poza kontekstem. Teraz pszczółkowe kolana, jeśli pozwolisz. Te wyglądają w porządku. No i trzymaj swojego ślimka. Zrobimy ci z niego nohala czy zęby? Nohal. Po prostu masz ślimaka na nosie. Race you back to the cabin. Ścigamy się do chaty? Nie wiem, czy jestem zainteresowany. Ja tu chętnie pozwiedzam sobie. Możemy most otworzyć? Jeśli strzelę w to, całą ścianę rozwalam. Potężny jest ten haczyk. Nice, you made it, bro. There's gotta be more cinesnails around. Więcej ślimaków po prostu? Myślę, że złapanie tego będzie najprostszą rzeczą na świecie. Cinesnail. Tutaj parkour po górach. Wskoczyliśmy jeszcze wyżej. I prosto do ślimaka następnego. Ten nawet uciekać nie próbuje. Mam twoje ślimaki. Co z nimi zrobię? Po prostu ręce ci dam ślimakowe chyba. Czapkę? Teraz zęby by wypadało chyba. Yeah! That's what I'm talking about, bro! Balls! Teraz pszczółkami mam cię nakarmić. Trzymaj ręce z nich. Miód na patyku. My body's tingling! That's balls, bro. Tak oto czada namówiliśmy. Co jednak ze snorpim? Anyway, you have my thanks for helping him. Perhaps I can trust you after all. I am Snorpington Fizzlebean, engineer and seeker of truths. Here, new chum, lean in close so that I may bestow a hug on you. Okay. Dlaczego? What an excellent hugging experience that was. We shall have to do that many more times. Now, I need your help. Are you willing to risk your life for the greater good? There is another device you will need. I've hidden it inside the bug watch tower. No już tam byliśmy, tylko nie mamy jak wejść do środka. Hello? Can you hear me? Teraz będzie do nas gadał. I planted a radio tracking device on you during our mutual... Teraz jest otwarte. Yo? Co tam się dzieje? Zawadzacz. Alarm nas zamknął w środku. Ustawię to sobie... Właściwie nie wiem, tutaj? Jak to działa? Wyceluj. Aha. I strzelam teraz w to, przez co tutaj Bugsnaxy się potknął.
i wypuścicie mnie. Taka przeszkoda, dzięki której możemy przewracać Bugsnaxy. I have such a craving for cookies. Akurat ciastka przy sobie mam. Masz i ciastkowe zęby, jak tego chciałeś. I no longer have to worry about psychotronic torture or cavern. But now I hunger for Charmallows. Fuck, popsicle! Fuck! Popsicle! Popsicle! Bombę widzę. Co bomba oznacza? Mrozik zaraz wybuchnie. Ale co się wtedy stanie? Utopisz się? Zgasił się przez to, że trzymałem go przez tyle czasu pod wodą i rozdzielił się na dwa małe! Jakie dobre! Zamrożek w taki sposób złapany. Ciekawe, przez to, że trzymałem go pod wodą, wybuch rozdzielił się na pół i tyle. Złapmy sobie teraz tego kolesia z tunelu. Teraz nic nam z tym nie przeszkodzi. Siema, po prostu cytryna. I czy to będzie pierwsza lokacja, w której mamy wszystko? No wszystko z wyjątkiem tego znaku zapytania. No w każdym razie, zróbmy teraz to, co poprzednim... To, co poprzednim razem. Bum. I drugi. Hej, hej. Trzymaj dwie czekoladowe pianki. Jako nos. Taka wielka pianka. I jako głowa. Czapka ci spadła. I can safely return to Snacksburg. Alright, let's get out of here. I biegnął. Hej, hej, hej. Coś tu widzę, coś tu widzę, coś tu widzę. Paczka orzechów leży na kamieniu. Snackboard. Więc on pojawił się dokładnie w tym miejscu, które mieliśmy zaznaczone na mapie. Ale nie zbliża nas to za bardzo ku prawdzie. Spróbuję tam wrócić za dużym kamieniem. Jest duży kamień. No i tu się pojawiłeś faktycznie. Teraz? Tak, dokładnie w tym miejscu. Możemy znaleźć sobie kolejną taśmę oraz plecak, coś z nim zrobię. Nawet zeskanować nie mogę. Ale po prostu są to rzeczy Liz. I prawie wszyscy już wrócili do wioski. O, fajnie zaczyna to miejsce wyglądać. Wszystkie budynki prawie już odnowione. Jest ten tartak, w którym oni we dwójkę mieszkają. Oczywiście, że musiał zabrać tą całą tablicę teorii spiskowych ze sobą tutaj z powrotem. Zagońmy też od razu ciebie. Trzymaj. Zamrożyny jedne. I zamrożyny drugie. Teraz most jest nasz? Wrócił tutaj? Nie. Dalej go... And so you know, Crumdomar is not responsible for any loss or injury suffered as a result of the use of its powers. On był już zawalony wcześniej i wraca. Okej, ale ja chcę tutaj przejść. No tu się nie dostaniemy, bo niewidzialna ściana nas blokuje. No i teraz dopiero się pojawił. Na 100% go wcześniej nie było. Nie dało się go znaleźć. Teraz po prostu się zaspawnował dopiero. On teraz tutaj sobie sklep z napojami założył. Skoczy sobie tutaj. Zamienię się szybko na tutaj to i teraz tylko strzelić mu to na drodze, za wysoko chyba trochę. Idealnie. I teraz po prostu podchodzę do ciebie, łapię, jesteś nasz. Widziałem cię! Znowu był tu potwór ten. Za każdym razem to jest przerażające. Mogę zadzwonić sobie w taki trójkąt? Zaraz coś się dzieje! Wielkie tornada się nagle pojawiły na plaży. Nowe snacksy dzięki temu mamy. Wydmuchał jeden drugiego. I teraz mogę go złapać sobie. Gofernik złapany, co? No takiego to ja bym tak bardzo z chęcią zjadł. Co mi powiecie o nich? Przywołuje go dźwięk dzwonka, kręci swoimi kiełbaskowatymi nogami, aby chlustać wodą. Skąd ty tu wodę bierzesz? Waffle. No fajny goferek. Są tą truskawą, nie wiadomo gdzie. Czy zrobienie ci takiej pułapki złapie ciebie? Tak to powinno działać. Tak, po prostu. Jak nie wiesz jak czegoś złapać, zostaw linkę i tyle. O, po prostu tutaj ciebie jeszcze nie złapałem. Nowa wersja lizogłówki. Czekamy sobie chwilę. I złapane. I tak oto zebrane wszystko. Zebrane wszystko poza tym chyba co jest za tajemnymi drzwiami. Wszystko? Wszystko? I wszystko.
Zrobiłem z Chada trochę potwora i kompletne przeciwieństwo tego, co on by chciał. Obawiam się, Chandler, że kolejnym razem będziesz próbował łapać za te swoje ciężarki. Może się to skończyć bardzo źle, więc uważaj na siebie. Bruh. Teraz możemy sprawdzić sobie, w jakim kierunku dalej ta fabuła będzie kontynuowana. Philbo, co tu mamy? Kolejna imprezka czy coś innego tym razem? You're doing a great job, buddy. In fact, maybe you should turn in early today and just relax. Mamy się zrelaksować, okej? Okay? Przerwa. Co to znaczy? To znaczy, że coś znowu się dzieje. Horror w środku nocy. Coś napadło na Befikę. Co tu mamy, co tu mamy? Wszyscy się zebrali przy wejściu do miasteczka. Gramble, what happened? We saw something real spooky walk right into town. Ten potwór, którego znamy. Musiał to być on. Was this creature wearing a crown by any chance? Or was it perhaps holding some sort of ceremonial dagger? What? No, no, nothing like that. Normalnie? It looked kind of normal until it... It turned into a bunch of bug snacks and like scattered. Tak, to widzieliśmy. Frankly, I find that hard to swallow. Eh, what a load, Biff. Not enough drama around town for you lately, huh? Zonk off, Cromdo. Unlike you, I don't lie for a living. Oh, wow. So tell me then, what were you doing skulking around at midnight? Breaking into huts? Again? I seen it too. And this time I know it's not just one of my nightmares. Get some grumpin' sleep, Gramble. I can't. Not with all of y'all around here with your hungry mouths. Don't take this the wrong way, darling, but you are a bit high strung. A little beauty sleep would do you wonders. Wszyscy już chcą ukraść jego bug snacksy. You say that again! Właśnie. Get off me! Stop! Jest Chad, żeby tutaj uspokoić ich. There's no need for all that. If what Gramble and Befika are saying is true, there's gotta be some physical evidence left behind. Yeah? Indeed. We should sweep the perimeter and keep watch in case the creature returns. Good idea. Buddy, do you think you can scope out the restroom? You know, find out what they saw? Mamy wskazówki porozrzucane. Zeskanujmy to. Ślady. Po prostu ślady łap grampusowych. Dalej koło wychodka. Ślady Bugsnaxa rozbiegają się tam, gdzie kończą się ślady Grampa. Więc idzie sobie Gramp, a potem transformuje się w Bugsnaxa? Ha. Dalej mamy właśnie przy samym wejściu trochę śladu. Po prostu ślady jakiegoś Grampa. Nóż, czy... Nie, no, może nie nóż. Łopatka. Zarcewiała łopata, którą porzucono nieopodal znaku. Pachnie Bugsnaxami. Ktoś się włamywał do Grambla? Co jest? Zniszczona kłódka, otwarta siłą. No prawie na pewno nie był to jeden z nas, tylko ktoś się włamał. W środku pusto, tutaj pusto, na górze coś... No nie, nic tu nie ma, żadnych poszlak. I teraz najważniejsza, ostatnia poszlaka. Ktoś zostawił nam ostrzeżenie. Żadnych więcej Bugsnaxów. Well, what did you find? Ślady Gramposnaxa. Well, that's... I reckon there's gotta be some other explanation. Ciężko będzie. Grampo, we got a genuine monster on our paws. Monster's a bit of a prejudicial term, don't you think? I'd call it more of a cryptid or undiscovered animal. It's no animal, darling. We're witnessing the queen of bug snacks in action. She's given us a warning! Oh, that is absurd. Which is more likely, that a so far unseen giant bug snack politely left a note on our door? Or that this is some form of coordinated gaslighting by the Grumpernaut. What's more likely, dear, is that you've watched far too many movies. But at least my theory has scientific data behind it, whereas you haven't even drawn one chart. I was top of the charts, thank you. Whoa. You know what? Let's split the difference, eh? You're both wrong. What does it even matter? Whatever it is, it wants us dead. Between this and the earthquakes, Snacksburg's becoming pretty unlivable. I hate to say it, bro, but I regret coming down from the mountain. Me and Snorpy were a lot safer before we came back. Same goes for me and my little ones. Znowu się zaczyna napięcie. We shouldn't split up again. We're better off if we're all here together. That might have been true when Lisbert was around, but those days are long gone. You don't know that. She might come back.
Don't hold your breath, pal. Face it, Philbo. Without Lizbert, all we have is you. That's not true. Listen, I don't know why Lizbert put me in charge, but I do know this. None of you were really happy out there alone. We don't have Lizbert, but we have each other. Maybe if we try, we could all add up to one of her. I guess you're not wrong. So, we're all staying in town then? Seems like it. As long as we can watch each other's backs. No, i to mi się podoba. If we're gonna make it, we need everybody here. Floofty and Shelda are still out there, and who knows if they're safe. If you must find Floofty, according to the tracking device I placed on them, they're out by Boiling Bay. Tam się udamy. Last time I saw Shelda, she was meditating in the sizzling sands. I jeszcze grubsza pustynia. But don't forget about Agabel. If she's not with Lizbert, we gotta find her. I podziemne fabryki w takim razie. We will, Chandlo. And once we do, we'll throw a big welcome back party. How does that sound? Okay. Great! Now, let's go get some sleep. Aha. I tyle. Tyle było tego. Mieliśmy intruza. I teraz sama gra wysyła nas już do trzech chyba kolejnych lokacji. Mamy tutaj na pustyni jednego Grampa, mamy w wulkanie znaleźć Grampa i tu zapewne będą te wzgórza, gdzie będziemy szukać Agabel. Tak? Dokładnie tak. I czas tutaj przeprowadzić kilka wywiadów. Chromdo. Tu, ti, tu. Kim jesteś? Business King, future CEO of Starbucks, the Starbucks. One, the only... Crumdo face! Dlaczego tutaj? You ever smell the future, kid? Huh? I can tell you, Lizbert's stank of opportunity. Wywężył interes po tym, co Lizbert naopowiadała o Bugsnaxach. Co sądzisz o Bugsnaxach? Delicious! I tried to make use of what Lizbert didn't need anymore, and Befika didn't like that. Yeah, she went and told everyone that I'm a thief. Jesteś. Od razu ją skreślił jako martwą, zabrał wszystkie jej rzeczy i zaczął sprzedawać. Wow. I was salvaging! That's a community servant! Nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale zgadzam się z Befiką. Raczej się od ciebie nie dowiemy, gdzie list znaleźć. Ooh, don't get me started. Everyone here thinks she's so great, such a fantastic leader. Okay. I know the truth. On jej nie lubi. She came here to stroke her ego and get Agabel her fix. The rest of us were just disposable. Wow. Agabel uzależniona od Bugsnax, może ten potwór to jest Agabel, która najadła się tyle ich. I teraz Liz jest zrozpaczona, że zamieniła swoją dziewczynę w potwora. When I went looking for our boat, it was gone. There's only two grumps missing. You do the math. I bet Liz and Egg are living large in New Grump City by now. San Grumpsisko. Okej, zaginęła łódka i koleś podejrzewa, że Liz i Agabel po prostu uciekły. No to ta historia się trochę nie klei, kolego. Yeah. Just go check out where the boat was. See what you think of Lizbert after that. Więc kolejny nasz cel to miejsce zaginionej łódki. Snorpy? Tu, ti, tu. Przedstaw się. I am Snorp... Redacted. I have devoted my life to inventing devices that foil the machinations of the Grumpinati. Redacted. Dlaczego tutaj? I was dragged here by my dearest friend Chat... Redacted. Co myślisz o Bugsnaxach? I surmise they are some sort of synthetic life form designed Syntetyczna to beguile our taste buds. I believe there may be a factory located on this very island, hidden somewhere deep underground. I have charts. Let me show you my charts later. Widziałem. Ze wszystkich rzeczy to wydaje się być zarazem największy nonsens i coś, co faktycznie może się sprawdzić. Wielka fabryka kilometry pod ziemią. Grumpinati's... Lizbert, wiesz gdzie jest? Elizabeth Megafig was a curious sort and had a foolish bone in her body. She could rival me in wit and chat... Redacted. Blow an arm wrestling. We would share secrets now and again. Dreadful... Terrible secrets. Jakie sekrety? Mów dalej. I'm not telling you the terrible secrets because they are terrible and secret. Dzięki. Ah. Nagroda za wywiad to przytulenie. This must not go on the record. Ooh. Elizabeth Megafig discovered something on the island and came to me for help. Yo. An entrance to the underground. Yes, to podziemia. Strange device. I assisted her in unraveling its secrets and soon after she vanished. Tak. Endgame się zaczyna. Na pewno dzieją się szalone rzeczy, bo widzieliśmy już potwora z lasu.
Bugsnaxowego, więc coś tu faktycznie jest na rzeczy. Siema, Chado. Ty zawsze z tą piłką chodzi. Przedstaw się. Chandlo Funkbun. I lift. To twoja praca? It's a way of life, bro. W jaki sposób Liz ciebie tutaj zaciągnęła? Balls, that's about it. Bugsnaxy. Bugsnaxy are strong. Like a primal kind of strong. Like they own balls, and I gotta respect balls. Ty mi jakieś poszlaki dasz? Lizbird is top dog, you feel me? Okej, okay, co w takim razie z Egabel się stało? Egabel's a sweetie. She was always looking out for me. Showed me how to stay safe while still pushing my limits. But she was always pushing herself way harder. Okej, okay, można było zauważyć, że była bardzo wymagająca co do siebie. Chciała trenować z tobą? Yeah, she asked me to train her. Surprised the grump out of me, cause she really wasn't built for that kind of stuff. We'd go running every morning and lifting after lunch. Though she would get real down on herself sometimes. But she never gave up, and I respect that. Czy coś więcej masz dla mnie? I wish I could tell you. They gotta be okay out there. Somewhere. Czy są okej, ale jedna z nich zamieniła się w snaksowego potwora? Na to mi nie odpowiesz. Balls! Anyway, I recorded Egabel's progress while we were working out. She shared some pretty private stuff. But maybe it'll help you bring her back to us. Okay. Don't let me down, bro! Kluczyk do szafki Egabel? To trochę na nic, jako że już to, co było w środku, wyciągnąłem. Moją ścisku ręką. Tylko 3 lokacje zostały do zwiedzenia. A. I pewnie te całe podziemia później, jak już te 3 lokacje zwiedzimy sobie. Jeszcze Betika ma jakiegoś questa. Hey there, bestie. I know that greedy crumb. I'm sure you'll find something good. Tym razem o północy musimy zobaczyć, co Krom dokombinuje. Akurat w jego łóżku się przespałem. Jestem tutaj. Okaże się, że całą noc śpi. Nie, faktycznie gdzieś wstaje. Tu nic nie ma, spokojnie. Nie martw się o nic. Będzie próbował okradać kogoś, ten lunatykuje sobie. Minęli się, przeszli przez siebie. Wychodzisz gdzieś za miasto, czy do mojego statku. Nie, mnie szabrować nie będziesz, na to nie pozwolę. Nie na moich oczach, na pewno nie zauważy. Dalej gdzieś idzie, czy do nas faktycznie? Not awake, not asleep. Get up everybody, come on and do the wiggle with me. Do the wiggle, do the wiggle with me. I do the wiggle, do the wiggle, do the wiggle with me. Hey, bro, you just fucking cringe!